Witam po przerwie. Bogdan Rymanowski. Oglądają Państwo wieczorny magazyn 24 godziny, a w naszym studiu zapowiadany gość dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Wiemy, że pański wysłannik rzecznika był dzisiaj u pielęgniarek. To była poranna wizyta. Na ile te informacje przekazywane przez siostry, które pozostały poza kancelarią premiera, są prawdziwe? Jaka jest ich sytuacja? Wiemy, że kilka godzin temu zaczęła się głodówka, ale co działo się rano jeszcze w tym pomieszczeniu, gdzie przebywają te protestujące cztery pielęgniarki? No więc uzgodniwszy to z przedstawicielami pielęgniarek protestujących przed urzędem, przedstawiciel rzecznika udał się o godzinie 9 z minutami do Urzędu Rady Ministrów, a więc po pierwsze to zaprzecza niektórym enuncjacjom, że rzecznik nie został dopuszczony do osób protestujących. Profesor Rzepliński podczas konferencji prasowej powiedział, że pan nie może tam wejść, że panu się zabrania tam wejść, że jest to sprzeczne z konstytucją. Czy pan w ogóle chciał wejść do kancelarii premiera? Jeśli przedstawiciel rzecznika udaje się do kancelarii premiera, to tak jakby się udawał rzecznik. Była kwestia wyboru, czy ja powinienem pójść, czy mój przedstawiciel. Uznałem, że na tym etapie sprawy, celem ustalenia stanu faktycznego, lepiej, jeśli pójdzie dyrektor jednego z departamentów. Ale co to znaczy, że profesor Rzepliński o tym nie wiedział? No oczywiście, że nie mógł wiedzieć, bo inaczej by nie mówił o godzinie 13. czegoś, co było już innym stanem faktycznym o godzinie 9. Co mówiły siostry, co mówiły pielęgniarki podczas rozmowy z pańskim wysłannikiem? Jest pewien problem, mianowicie, że ja spotykam się z przedstawicielami protestujących przed urzędem i dochodzimy do pewnych ustaleń, no w szczególności to, że zgodnie z ich życzeniem zaoferowałem swoje usługi jako mediator, a potem czy to z braku kontaktu, czy z uwagi na narastającą emocjonalną atmosferę, dochodzi do zmiany stanu faktycznego. Przyznam się, że ja nie skarżę się, ale ponieważ jedyną metodą, którą potrafię zastosować, jest racjonalne postępowanie, czuję się bardzo zdezorientowany. Może pan wyjaśnić, panie doktorze, o co chodzi, bo ja nie za bardzo rozumiem. Jakiego zmiany stanu faktycznego? No, czy pielęgniarki zmieniają zdanie? Jak to wygląda? Brak jest między nami kontaktu, czy między pielęgniarkami wewnątrz i na zewnątrz, dlatego że na przykład jest kwestia, czy mają one kontakt ze sobą, no czy właśnie, nie mają. Mają połączenia telefoniczne, jest blokada, jest ściana. Czy rząd stosuje jakąś obstrukcję, jeśli chodzi o kontakty tych pielęgniarek, które są w środku, a tymi, które są na zewnątrz? Jednym z postulatów, czy z próśb, dezyderatów, z którymi mam wybierać się do pana premiera jutro o godzinie 16, było umożliwienie kontaktu telefonicznego pielęgniarką wewnątrz i zewnątrz. No ale zdaje się, że teraz mają ten kontakt. Ja w dalszym ciągu ten dezyderat będę zgłaszał, ale ponieważ jedna... Ale co mówią te pielęgniarki w środku? Czy one się skarżą na to, że nie mogą zadzwonić do swoich koleżanek? Tak się skarżyły kilka godzin temu. Ale jednocześnie od czasu do czasu są jakieś kontakty. Także... No tak, bo mogą się dziennikarze dodzwonić. Przed momentem mówiła o tym przedstawicielka protestujących, że miała kontakt z panią Gardias. Właśnie, właśnie. Czy to w pewnych miejscach, czy w pewnych momentach, czy ta kurtyna przeszkadza, ja dokładnie nie wiem. Wiem, że jednym z dezyderatów, być może nieaktualnym już, jest to, albo niekoniecznie w pełni aktualnym, jest to, aby miały kontakt telefoniczny obydwie grupy pielęgniarek. Czy pielęgniarki skarżyły się pańskiemu wysłannikowi, że tak naprawdę są w bardzo trudnych warunkach, że nie mają na czym spać, że śpią pod gazetami? W ostatniej nocy już uzyskały posłania, nie wiem jak to się nazywają, takie... Karimaty. Karimaty. Mhm. Także i ta sprawa jest w jakimś zakresie nieaktualna. A czy są w jakiś sposób przesłuchiwane? Bo były też takie informacje ze strony tych pielęgniarek na zewnątrz, że są co 3 godziny w nocy przesłuchiwane, że się rozmawia z nimi, że stosuje się jakąś presję psychiczną. To po raz pierwszy słyszę i nie miałem nawet możliwości zapytać o to delegacji, która u mnie była przed kilkoma godzinami. No, enuncjacje, że jedna z nich została aresztowana, okazały się być pogłoskami nieprawdziwymi i także, że paczki nie zostały doręczone, to zostało wyjaśnione. To wszystko, czyli mój przedstawiciel miał
możliwość dostępu, a więc konstytucji, ustawa o rzeczniku nie została tutaj naruszona. Ja nie mówię, że tu ktoś kogoś chce wprowadzić w błąd. Ja mówię tylko, że to zdarzenie nabiera swojego jakiegoś rytmu i eskalacji. Ale kto eskaluje Pana zdaniem ten protest? Ten konflikt? Ja nie powiem, czy nie twierdzę, że ktoś. Ja twierdzę tylko, że wydarzenie z uwagi na swoją emocję i zgromadzenie pewnej ilości osób, a także dwie grupy protestujących, no rozwija się w sposób trudny do przewidzenia i niekontrolowany. Kto ma rację, panie doktorze? Premier Kaczyński, który mówi, że mamy tutaj przestępstwo i że zapowiada, że zawiadomi prokuraturę o popełnieniu przestępstwa, czy profesor Rzepliński, który mówi, że co najwyżej mamy do czynienia z wykroczeniem? Co mówi w tej sprawie kodeks karny? Jakie jest pańskie zdanie? To, co kodeks karny mówi, jest oczywiste, jasne. Ja to wyjaśniłem już w sobotę paniom pielęgniarkom, które u mnie były. Natomiast są sytuacje, w których niekoniecznie trzeba być zasadniczym czy konsekwentnym. Powiem to w ten sposób, jako prawnik. Czyli pana zdaniem premier jest zbyt zasadniczy? Czy to jest zbyt daleko interpretacja pańskiej wypowiedzi? Ja bym chciał powiedzieć tylko tyle, co powiedziałem, a mianowicie, że gdyby brać ściśle literę prawa pod uwagę, to pan premier niestety ma rację. Ale to nie znaczy, że zawsze musimy być zasadniczy i konsekwentni, dlatego że konsekwencje mogą być gorsze od bycia niekonsekwentnym. Czyli premier Kaczyński jest zbyt twardy, zbyt stanowczy. Czy powinien zgodzić się dla rozwiązania sytuacji protestu na spotkanie z pielęgniarkami właśnie w kancelarii premiera? Zanim do tego przejdziemy, ja powiem, że ja będę prosił pana premiera, aby zechciał nie korzystać z środków prawnych, które ma w dyspozycji w stosunku do protestujących pielęgniarek w Urzędzie Rady Ministrów. I o co pan go poprosi? Żeby absolutnie nie była użyta siła wobec nich? No to na pewno, ale... O to, żeby nie zgłaszał zawiadomienia o przestępstwie? Będę o to prosił pana premiera, gdyż jako prawnik, karnista, który powinien uznać jego rację za całkowicie słuszne i logiczne, uważam, że nie zawsze, powtórzę raz jeszcze, trzeba być zasadniczym i konsekwentnym, aż tak bardzo. Jutro spotkanie z premierem Kaczyńskim po południu? Tak, pan premier był tak uprzejmy, że zaprosił mnie na spotkanie o godzinie 16, dlatego że przypomnijmy jedną podstawową zasadę. Mediator, jeśli w takiej funkcji ma występować, czy jako pośrednik, musi mieć zgodę z obydwu stron. To znaczy nie wystarczy tylko chęć pielęgniarek, które się do mnie o to zwróciły, ale pan premier Kaczyński musi wyrazić pan na to zgodę. Pan premier się zgodził na to, żeby z panem rozmawiać, nie zgodził się, żeby rozmawiać z innymi mediatorami, czyli i panem profesorem Rzeplińskim, i panią Olgą Krzyżanowską, i panią Krzywonos. Wszystkie te osoby znakomite i szanowane przez nas wszystkich są, jak rozumiem, doradcami, ale nie mediatorami. Dlatego, że jeśli ja wyraziłem zgodę na taką zaszczytną propozycję pań pielęgniarek, to wyraziłem zgodę we własnym tylko imieniu jako mediator, rzecznik praw obywatelskich, nie jako jeden z członków grupy czterech. Panie doktorze, liczymy na to, że pańska mediacja będzie skuteczna. Bardzo tego panu życzę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Doktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, był naszym gościem.